dobry. W sumie już dobry wieczór. Bo godzinę mamy 21. A ja będę jechał znowu, bo już w tym tygodniu byłem na takim kurciaku. Bo byłem w Niemczech. Z Niemiec wsiadłem w samochód, w Scanię tą naszą rozbitą. I pojechałem towar rozładować do Bydgoszczy oraz do Chojnic. Teraz jadę po mojego kierowcę. Kończy w Berlinie, właśnie zrzuca towar i z Berlina jedzie na Szczecin. W Szczecinie zostawiamy samochód, bo później ze Szczecina będzie w poniedziałek startował, więc bez sensu kręcić na pusto kilometr ciężarówką, która nieco więcej spali niż osobówka, więc postanowiłem, że po prostu ja pojadę po niego, a potem go w poniedziałek zawiozę. Dzień dobry, witam serdecznie. 25 czerwiec. No zaraz, tak? 25 czerwiec i jedziemy dzisiaj podpisać już leasing na... Znaczy, podpisać finansowanie, może tak to lepiej zabrzmi, naszego przyszłego samochodu, który będzie w połowie września do odbioru. I będzie to, jak wiecie, Scania V8 530. Zaraz mamusia przyjdzie. Już Aluś idzie. No i dzisiaj będziemy już podpisywać, także dużo wcześniej. Udało się fajne warunki wynegocjować. Co za tym idzie, Scania jest droższa od 500, natomiast leasingowo, ratowo wygląda to... Cześć, misio! Wygląda to bardzo zbliżone. Halo, dzień dobry, witam! Witam bardzo serdecznie w poniedziałek, 28 czerwca. Mamy godzinę przed 6. Ja aktualnie jadę po Mateusza. Zabierałem się kilka razy za nagrywanie, ale raczej do tego materiału tego nie dołączę, bo tam nic ciekawego. Co u mnie, proszę Państwa? Co u mnie po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce? Chciałbym powiedzieć, że wszystko w porządku. Wszystko ogarnięte. Ja czytam komentarze, ja widziałem kilka komentarzy, które wskazywały jednoznacznie, że to już koniec Nosierowskiego, to już jest koniec. Tu musiana nie zapłacili, tu paliwo, tu to, tu tamto. No się nie podniesie, Z przymrużeniem oka oczywiście. Natomiast wszystko jest w porządku, ogarnięte. No pieniędzy jeszcze nie odzyskaliśmy. Pewnie jak odzyskamy, to nie wiem, za kilka lat może. No ale to jest mniejsza. Na takie sytuacje trzeba być przygotowanym. No już u Matiego. Maty się opakuje i lecimy zaraz dalej. Patrz, on to ładuje. Mati, co ty tam ładujesz? Łotnik! To nie wejdzie tu! Łotnik, panie! My tu z Mateuszem zasuwamy. Mamy jeszcze 150 km i będziemy przy Dafisku. Standardowe, tajnymi przejściami musimy lecieć. Siema, byku! To tam. Jadę sobie Fabikiem zatankować. Tak to jest, my już jesteśmy na miejscu, tankujemy. Proszę zobaczyć, bo wiele razy było mówione o naszej rejestracji na tertytki. Już jest zrobiona, ona taka wyblakła. Robota przyklepana dla Mateusza, bo klient oddzwonił, także jest potwierdzona.
Więc chłopaki sobie zjadą teraz na kolejny weekend do domu. Z Darkiem będą w jednym miejscu ładowali. Także fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Jadę tutaj, kurczę, telefon włączony na telefonie, ale to w sumie już mam wszystko poplanowane. Darek wczoraj wyjechał do Pragi. Mateusz jedzie ładować. Powiem wam, jakie mamy ubezpieczalnie w Polsce. Naprawiliśmy Szkodę w Scania S450. Szkoda miała miejsce w Niemczech. Niemiec zrobił Szkodę. No i naprawiliśmy to z ubezpieczenia sprawcy. W Polsce to odpowiednik tej zagranicznej ubezpieczalni. To jest dość poważna firma ubezpieczeniowa na naszym rynku. I powiem wam, że trzy tygodnie już spóźniają się z zapłatą za naprawę. Tam jakoś chyba 17 tysięcy netto i do dnia dzisiejszego pieniędzy jeszcze nie ma. Już tam kilka razy ponaglaliśmy temat, ale było zawsze tak, już tutaj dział księgowy już tutaj im zgłaszamy, żeby wypuścili tą płatność, i płatności nie ma, nie? Takie tutaj mamy ubezpieczalnie, kurczę. Jak płacić, to trzeba wszystko na czas, a w drugą stronę to porażka. Po prostu porażka. No ale cóż, uporamy się i z tym problemem. Kolejna sprawa, nowy DAF. Powiem wam, podoba mi się. Kiedyś mi się Scania nie podobała. Musiałem dorosnąć do tego, żeby zaakceptować jej wygląd nowy. Trzeba było dorosnąć, że to już tak będą te ciężarówki coraz to kosmicznie i wyglądać. Więc i DAF mi się też podoba. To taka jest tańsza wersja Scania. Począwszy od zewnątrz, wyglądu zewnętrznego, po wygląd w środku, deska rozdzielcza. Taka troszeczkę mi to przypomina Scania, więc przez to mi się to nawet podoba, ten pomysł. I byłbym zainteresowany zakupem takiej ciężarówki do mojej firmy, ale to na przyszły rok. Naczepę, tutaj jeszcze głowię się, jeśli chodzi o naczepę, czy zaś zostać przy plandece. Natomiast z plandeką jest problem, że no już jest za późno, żeby zamawiać nową. Aczkolwiek możliwe, żebym tam gdzieś dorwał znowu, tak jak z tą Schmidtką. Albo faktycznie iść w chłodnie. Tylko no, przy chłodni boli mnie to, że stawki są porównywalne jak na plandece, no, a jednak koszt zakupu oraz eksploatacji jest droższy. No mógłbym ten chłodnie puszczać często na Anglię, no bo jakby nie patrzeć na Anglię, troszeczkę te stawki są wyższe. No i tak tutaj się głowie się, kurczę, co by tutaj zrobić. Doradźcie mi, ci, którzy mają chłodnie, niech się tutaj może wypowiedzą, czy jest to warte, albo może boksa, izotermę, albo plandekę. Jednak to mam sprawdzone i na to mam na pewno robotę. Na chłodnie też bym miał robotę, tylko mówię, że jest, no nieco te stawki są takie, no jak na plus minus na plandece, nie? I tutaj mnie to właśnie tak zastanawia. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Dodałem wzmiankę na Instagramie, żebyście zadawali pytania. No i w tym odcinku podpowiadam na kilka pytań, bo w sumie tak z głowy teraz nie pamiętam, o czym ja miałem tam mówić. Zobaczcie, jak Gostek. Nie wiem, co on tam kulę se przerzucał, czy jakiś żyw. A gdybym mu nie zjechał, to by kurwa mnie skasował. Miglac. Dopiero co go wyprzedzałem. Masakra. Także uwaga. Ogarniajcie, co się dzieje na drodze, bo tutaj mamy teraz ruch wahadłowy.
No i ja musiałem tu uciekać, no trochę się teraz poprawiłem, on tutaj poszedł na prawo, ale już od razu widziałem w lusterku, kurwa, że coś. Gostek nie reaguje na moje awaryjne. Na moje awaryjne światła. Z racji takiej, że nie wziąłem z sobą jedzenia, bo jestem na diecie, bo masuję, ciągle masuję, jak widzicie, ciągle rosnę, ale nic nie wziąłem. Nie wziąłem, zapomniałem z lodówki wyciągnąć jedzenie, kurczę. Żona przygotowała, ale zapomniałem. No. Tak czasami bywa, więc zajadę sobie na hot doga. Wezmę sobie jakiegoś energetyka, bo tak jakoś ochota mnie naszła. Naszła mnie ochota, także tutaj zaraz będziemy mieć oktan, bo już jestem w Sławnie. I zaraz tutaj na oktana sobie zajedziemy i wezmę sobie monsterka i hot doga. Jednego, żeby nie przesadzać. Będę w domu, to sobie od razu w szamie jedzonko, które mam przygotowane. I tak to wygląda. No, a wracając jeszcze do tego pana kierowcy, który, kurczę, no nie zauważył, że mamy wahadełko. Ja oczywiście od razu jak zauważyłem, to od razu awaryjne. I od razu spoglądałem w lusterko wsteczne. Zawsze tak robię. Czy jadę ciężarówką, czy osobówką, zawsze patrzę, czy ten z tyłu reaguje, nie? Czy przyjął to do wiadomości, że mamy tutaj mały zator, właśnie żeby uniknąć takiej sytuacji, jak dzisiaj miała miejsce. No, udało się oczywiście, tam zauważył spóźnionym zapłonem, ale zauważył, całe szczęście. No i ja odbiłem tutaj do lewej, on poszedł na prawo, całe szczęście, nie? Także uważajcie na siebie, tym bardziej teraz bardzo dużo samochodów na drogach, wakacje i te sprawy. Więc uważajcie, bo to szkoda zdrowia i życia przede wszystkim. A teraz ci, co kojarzą Joker Farm, piszcie mu w komentarzu, że pozdro od Nasiera, bo właśnie mijamy tutaj jego haciente. Pozdro Joker, wariacie, że mamy niedaleko do siebie. Raptem 30 km. Z takich nowości to mogę powiedzieć, że tu znajduje się paczka od Adamosa i mamy tutaj skóry, czyli podłogę oraz firanki do skania pincetki. Na razie tylko to leży. Na razie to tylko leży, jeszcze trzeba założyć. Ale tak już będzie skania gotowa. Moja żona na przykład lubi sobie w salonie popracować, zobacz. O, całe życie w salonie i jelo. Jelo. Nie jak cywilizowany człowiek w ofisie. W ofisie śpi mój syn. Ja sobie muszę kaweczkę zrobić i coś zjeść. Tutaj mamy traseczkę już dograną. Stresika. Wariacika. Odpowiem na kilka pytań, bo tutaj troszeczkę powysyłaliście pytań, więc teraz odpowiem, bo już mam zaklepaną robotę. No i czasami, tak jak tutaj pokazywałem, też trzeba skorzystać z giełdy, najpopularniejszej giełdy, no ale tutaj z poważnej firmy wziąłem ładunek, więc tutaj żadnego problemu z hajsem nie będzie. 30 dni po skanach. I czasami, no jak nie ma, to trzeba się ratować giełdą. No ale w większości przypadków to już tam działam ze stałymi klientami, od których dostaję listę zleceń, bądź się pisze na bieżąco i po prostu ze stałymi tam kontrahentami się współpracuje. A jak nie ma, no to trzeba siebie, czasami czy Amazon, czy właśnie na giełdzie, również się coś wynajdzie. Mamy pytanie od Makos, ulubiony raper. To powiem ci, że nie mam takiego ulubionego rapera. Jak tam plany na wakacje? Driver, za kogoś będziesz jeździł? Na ten moment nic na to nie wskazuje chyba. Chyba we wrześniu
będzie szedł jeden z kierowców na urlop, czy w październiku, we wrześniu, bo w październiku muszę to jeszcze skonsultować z nim, bo tam są wieczne jakieś, wiecie jak to jest, zmiany terminów. To od Konrada pytanko, także na ten moment nie mam nic tak zaplanowanego, żeby miał to na 2 tygodnie iść jeździć. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, Fabian Nowicki, pozdrawiam Ciebie. Czy wleci jakiś nowy kierowca? Wikto napisał pytanko. Nowy stary kierowca, no także zobaczymy jeszcze, czy się nic nie zmieni. Być może też będzie nowy. Zobaczymy, na razie jeszcze mamy trochę czasu. Może nakręcisz film, jak pokazujesz pracę spedytora? Kiedyś Tkaczkowski nagrał, ale 2 lata temu. Praca spedytora bardzo wygląda podobnie do tego, co Maciej pokazał. Rano się wstaje, przegląda się maile. No ja to mam, mówię, listę ładunków. Dobieram sobie, patrzę, gdzie mam w danym miejscu samochód, czy to już tam z wyprzedzeniem planuję, tak jak na przykład w dniu dzisiejszym, w sumie już w sobotę to miałem, czy tam w piątek przyklepane, ale to jeszcze musiałem potwierdzić z klientem, już mam na czwartek, że do Berlina zjazd. W międzyczasie tutaj ładunki mam, cały spis, no to musiałbym wam pokazać, ale to w sumie może tu bym pokazał, gdzie ja to teraz mam. Spis ładunków na przykład od jednego z klientów i sobie tam dopasowuję. Na przykład jeśli nie, no to piszę maile do ten, albo dostaję również z różnymi tam kontrahentami, z którymi już tam współpracowałem. No i tam, wiecie, po kodach sobie szukam, analizuję, a jeśli faktycznie nic tam mi się nic mi nie pasuje, to wtedy też z giełdy. Pamiętacie, co wam mówiłem dzisiaj na temat ubezpieczalni, że nie zapłaciła sianko? Dzisiaj dostałem informację, że zapłacili, hajs wpłynął,